Cześć, siemka. Witajcie bardzo serdecznie. 110 odcinek Robloxa z Maciejem. Przejedziemy się dzisiaj wagonem Konstal 105N. Numer taborowy 234. Na grze oczywiście Polish Trams Simulator. No i jedziemy. Zobaczymy teraz, jak wagon elegancko jedzie przez pętlę. Oj, troszkę pod prąd pojechał, ale to nic nie szkodzi. Śledzimy wagon Konstal 105N.
Tym razem siędziemy sobie na końcu składu. Za nami Czmielek oraz pan deweloper. Ale proszę usiąść. Ładne dziewczynki się dosiadają. Szkoda, że druga ładna dziewczynka do nas się nie dosiadła. Szkoda. Thank you.
Nie ma chętnych na wsiadanie. Wszyscy mają zimny łokieć, elegancko, bangos, tak się jeździ, kurczę. Ciśniemy, kurczę. Jedziemy z całej pety. Ale jednak prawidłowo trzeba się zastosować do sygnalizacji. Pozioma kreska, stoimy. Tutaj nie ma bata. Tego, proszę państwa, nie ominiemy. Czekamy, czekamy. Czerwony z żółtym. I pionowa kreseczka. Ciśniemy dalej. Elegancko. Profesjonalny motor niczym nas prowadzi. Także nie musimy się niczego obawiać. Przystanek wiejska. Buczek, nikt nie wsiada, ciśniemy dalej. Zimne łokcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 łącznie z motorniczym, 7 zimnych łokci, plus 8, 9, 10. 10 zimnych łokci, proszę państwa, na jednym wagonie typu Konstal 105N. Numer taborowy 234. Przystanek pod tytułem Rodzinne ogrody działkowe. Nie ma chętnych, ciśniemy dalej. No i krańcóweczka przy lesie.